O zabranie głosu prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Tam, niedaleko stąd, rozpoczęto już budowę pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Pomnik świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej, będzie odsłonięty później, ale 10 kwietnia w miejsce, w którym stanie postawione zostanie coś w rodzaju cokołu, postumentu, który będzie symbolizował to miejsce, symbolizował pomnik. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o tą sprawę upamiętnienia, dochodzimy do końca drogi. Jest już blisko, bardzo blisko. Możemy wszyscy powiedzieć sobie nawzajem, że zrobiliśmy coś, co jest bardzo, bardzo ważne dla ojczyzny, dla Polski, dla naszej niepodległości, dla naszej godności. A dziś jest właśnie czas, w którym tej godności trzeba bronić. I o tym też trzeba pamiętać. Ta godność była podważana przez tych, którzy opluwali poległych w katastrofie smoleńskiej, którzy opluwali prezydenta Rzeczypospolitej, generała Błasika, którzy opluwali tych, którzy walczyli o prawdę z Antonim Macierewiczem na czele. Ale ta godność jest dzisiaj naruszana także w inny sposób. I musimy być tu zdecydowani. Musimy być tutaj twardzi. Musimy bronić prawdy o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej. Ale ta obrona prawdy musi być prowadzona zawsze z pamięcią o tych wiecznych słowach świętego Pawła: zło dobrem zwycięży. O słowach, które tak często cytował nasz błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mówię o tym dlatego, że dziś wrogowie Polski, można powiedzieć, że dzisiaj diabeł podpowiada nam pewną bardzo niedobrą receptę, pewną ciężką chorobę duszy, chorobę umysłu. Tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać, zdecydowanie odrzucać. Ale to nie oznacza, że mamy przyznawać rację tym. Wszystko jedno, czy to Żydzi, czy Polacy, bo Polacy niestety też często dzisiaj obrażają swój własny kraj. Powtarzam, nikt nas z tej drogi nie sprowadzi, bo to jest ta sama droga, którą szliśmy tutaj. Szliśmy tutaj w obronie polskiej godności, w obronie godności tych, którzy zginęli. I można powiedzieć, że zwyciężyliśmy i dalej będziemy zwyciężać. Będziemy zwyciężać, bo Polska stanęła dziś na nogi i każdy, kto obserwuje dzisiaj życie polityczne Europy, a więcej nawet szerzej życie polityczne całego świata, to widzi. Widzi, że ta droga jest jedyną. I że ta droga prowadzi do sukcesu naszego wspólnego. A wy, panie i panowie, wy wszyscy, którzy uczestniczyliście i uczestniczycie w tych marszach, przyczyniliście się do tego szczególnie. Dziękuję.